Hej, nagrywamy gry. Co ty robisz? Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Gier z Kosza, jak co tydzień, bez żadnych opóźnień. Od 3 miesięcy nas nie było. Ja nazywam się Szymon, to jest Filip, jesteśmy deweloperami niezależnymi, tworzymy grę Cybertaxi. Niedawno była przecena na nią, ale już się skończyła. Aha, i my też wydajemy patche, dużo nowego kontentu, między innymi więcej flaków. Dzisiaj zajmiemy się grą, o którą prosiło bardzo wiele osób. Praktycznie kilkadziesiąt wiadomości dostaliśmy z pytaniem, czy zajmiemy się tą czcigodnie wyglądającą grą ze Steama, która nazywa się Rusjofobia i jest rosyjską grą o memach. Tak więc witamy w nowym roku w Grach z Kosza. Zaczynamy od najniższego możliwego poziomu. Będzie tylko lepiej. Zrazujcie. Lecimy w opis gry. Rosyjska fobia to wyjątkowa okazja do zanurzenia się w rosyjskich realiach jako zagraniczny agent i pomocy prezydentom uczynienia Rosji znowu wielką. Unikalne cechy. Rząd światowy. Brzmi ambitnie. Najbardziej wpływowi ludzie świata czekają na ciebie. Nawias kwadratowy, łamany / B. Posprzątanie w Rosji, usunięcie wszystkich odchodów. Nie daj się złapać Rosjanom, oni nie lubią obcych. Pomóż swojemu krajowi, zwróć torby z pieniędzmi i prezenty noworoczne skradzione z budżetu. Pobierz tajne nośniki danych, znajdź wszystkie pendrive'y i wyślij je do sądu. Po prostu rozpiera nas duma. Już po tym opisie można powiedzieć, że zapowiada się źle. Sprawdźmy więc, czy nabawimy się fobii do Rosji. Mamy teraz niebieski ekran, to możemy udawać, że jesteśmy na wyspie albo coś. Albo wiesz co zrobię? Niebieski ekran? Ty udam zielony ekran. Ale żart. Masz fobię do Rosji? Bo zaraz zaczniesz. Czy to jest Joe Biden z kałasznikowem? Tył jest... Bohaterowie są nasi chyba. Mi się wydaje, że będzie można wybrać płeć. Tak? Ale podobają mi się te logotypy Illuminati. Ty, jest! Polish. Nowa gra. Nowa gra, kino. Dodatkowa zwartość. Spółdzielnia. Co? Gra Tom. Czułość myszy. Wygląd odwróć w pionie. Kwiat, ziarno. Rozmycie w bruch. Rozkwiat. Co to jest kwiat? No, rosyjski młodzieży. Wydaje mi się, że polska wersja została przygotowana przy pomocy Google Translator. Przynajmniej mają język polski, a nie jak w tej tak żałosnej grze Cybertaxi, która nie ma polskiego. No, dosłownie. Daj plecy. Kino? To są... Zacznij od cutscene. Podróż samochodem, rząd światowy, więzienie! Tam jest Trump z wszystkimi prezydentami! Dobra, nowa gra. Lecimy, dom. Yeah! To jest Putin. What's going on? Who is it? What the fuck? No, pięknie. Looks like yesterday was fun. Time to get up. Czy ona miała schizy, że ona widzi Bidena, ta miła pani, którą gramy? Tak, miłośniczka Putina. Wow. Nie najgorzej chodzi. Fizyka jest jak w Half-Life 2, może nawet Half-Life 3, który jeszcze nie wyszedł. Musisz zebrać 4 kału. Można kolekcjonować w życiu różne rzeczy, ale do badań na przykład. Pobiedy. Użyj? Aha, to jest... Smokanie Putina? To jest naprawdę Putin! Mi się wydaje, że to jest na żywo z Kremla. Kiedyś Marcin z redakcji, który prowadzi kanał o Rosji, opowiadał anegdotkę, że każde przemówienie Putina co roku zaczęło się od słów, to był trudny rok. Drzwi! Za drzwi! Locked door! Czemu tu jest fotel? No to coś tak świeci. Można się schować w szafie. Ej, to jest spoko. Patrz, można podglądać tutaj. Co to jest? Co to jest? Uważaj. Co ten koleś robi? Skąd się wziął? Co ma za nogi? Co ma za nogi, widziałeś? Uważaj, bo ci poziom kału spada. Jak on przemierał tymi nóżkami. Co się dzieje w tej grze?
To mi się kojarzy już z cyberpunkiem teraz, te korytarze. No, no, uważaj! Co to jest? To jest... Oligarcha chyba! Kasa z hajsem, prezenty, worki pieniędzy, coś po prostu trzeba dużo zbierać. O, chyba mi życie spada. W jaki sposób moja historia się kończy? O nie! Nie! Ta gra jest straszna! Idź do szafy. Chyba działa, patrz, schowaj się. Ej, działa, no. Coś tam krzyczy. Kopa. To może jeszcze na górę spróbuję wejść. W powietrzu lewituje lekko, ale nie, wygląda super. To jest on ma piłkę. Tak, to jest trochę jak Hello Neighbor taka gra była, że chowasz się w szafie i goni cię jakiś pokraczny, dziwaczny koleś. Ale dałoby się to przejść, bo skoro możesz się chować w teorii, dałoby się to wszystko zebrać. Nie? Zauważyłeś, że słowo park od tyłu, jak przeczytasz, to jest krab? No. Wow! To jest Biden i Trump? Czyli Biden i Trump podwieźli cię do Mrocznego Parku. Ale mgła fajna. Tu są drzwi, nie, szafa. W tym parku jest szafa. Tak, szafa, żeby mógł się chować. Super klimatyczne, jakaś nowy wróg. Wow! Podoba mi się, że twórcy zrobili szafę, do której się chowasz i po prostu przenieśli ją do parku. Ktoś cię goni znowu. Uciekam. Nowego. Uciekam stąd. Szkoda, że nie ma broni i w sumie, że nie ma gameplayu. Mroczny Mikołaj, oh fuck, jakiś zombie. A to jest po prostu taki model i dodali mu czerwone oczy, nie? Tak. Nawet widać, że one są takie... To są particle effects, efekty cząsteczkowe takie się świecą. O Jezus, co za szczykawa. Czy ona ma wielką szczykawę? Z papierosem. Ej, to jest creepy, to wygląda strasznie. Super, że masz dużo osiągnięć. Strefa komfortu. Ta fajka. Nie! Proszę, czy tam była? Tak. Nie, to jest straszne po prostu. Ciekawy gameplay, ciekawe levele. Czego chcieć więcej? O Jezu, co to za dziecko jakieś takie... Wow, co to jest? Fuck. Współczesna Rosja. Były ciutki i jasne skarby. Stalin. O nie, ludzie memy. Elon Musk. Stanley Gates. Ta gra to jest cios poniżej pasa. Myślę, że ta gra po ocenach widać, że spełnia swoją funkcję. Jako... Tak, tak, jako taki... Chuj humor. Dupa cię goni jakaś. Dupa cię goni, no. Nie, ale to jest, nas to śmieszy, bo to jest aż tak, słuchajcie, absurdalne i głupie, że no nie spodziewaliśmy się, że będzie nas gonił wielki, gigantyczny tyłek. Na swój sposób jest to poetyckie, ponieważ tak. To jest wszystko głęboki komentarz do rzeczywistości. Jak goni cię wielka dupa, to może wskazywać na skrywany problem hemoroidów na przykład. Jesteś w dupie. Trzeba im przyznać jedno, że styl artystyczny gry jest spójny. To wszystko jest chuj. Dokładnie tak. Ja uważam, że ja tam tą grę... Polecam znajomym i rodzinie. Muszę powiedzieć, że na tym poziomie, takiej gameplayowa uwaga, na tym poziomie trudno zbiera się kał, ponieważ wszystko jest brązowe. O, czekaj, mogę wrócić do samochodu. O, jest samochód po lewej, tu. Super, super. Trump? Trump, let's go. O, że udało się. Ukończyłem poziom, żeby nie było. Co to jest? Strzyga, czy? Co to za hiena? Cieszę się, że twórcy przewidzieli też świąteczny okres i dodali tutaj element prezentów i choinki. O, to jest ten fajny, ten... Nie, jakiś... Coś mi się dzieje. Coś mi się dzieje. A! Ty, on ma moce? Sioniczne moce ma. Adidas. No, Adidas, ale... Tak, to niesamowite, że nawet takie marki... Takie marki wsparły projekt. Patrz tego, on idzie po ziemi, a ten normalny. Super, bardzo fajna gra. Zobaczmy finał wobec tego. O, zajmujesz się. Wiesz, co to jest? Trawnikiem. To jest końcówka mafii. Ło, co tu się dzieje? No. Myślę, że fani mafii docenią to, jak dyskretnie i subtelnie zostało nawiązane tutaj do. Mr. Angelo? Yes?
nie ma drastycznych scen. Dzięki temu gra może być pewnie od 15 lat albo tam 13. Tak jak This War of Mine do z kanonu lektor się powinien. Wiele razy słyszeliśmy określenie, że Rosja to stan umysłu, a gra to stan umysłu. No nie da się tego ukryć. Ale ja powinienem móc to obracać, ale się nie da, bo to jest przytwierdzone do ściany. No, nie da się obracać Putina. Powiedzmy, że mechaniki gry nie działają za dobrze, ale kto by się tym przejmował w 2021 roku? Ważne są memy. Rozczarowanie kryjące się na ich twarzy. Te ich ryje są super po prostu. Screenshota zrobiłem sobie do biblioteki Steam. Super, bardzo wartościowe. Świetnie, podzielę się ze znajomymi. Tam jest jakiś nóż jest, ale pod nogami. Ona lewituje nad nożem. Zwariowany człowiek w czapce. Czyli zobaczmy, czy ktoś gra w ogóle. No, region. No tak, gra ma multiplayer, polecamy. Coś tu się ze skalą, taki wielki ten prezent. Wiesz co zrobili? Oni wzięli po prostu poziom lasu i go powiększyli znacznie. Tak. Czemu nie zbadałeś od kału z więzienia? To jest pierwszy odcinek Gier z Kosza w 2021 roku. Jest w tej grze gigantyczny kał, który można obracać. Myślę, że to dobrze oddaje nastroje. Tak oto prezentuje się Rusjofobia. Jak można było się spodziewać, gra jest przerażająca i oparta na wybitnym humorze, który moim zdaniem powinien wejść do kanonu ogólnoświatowego. Jeśli miałbym powiedzieć o tej grze coś pozytywnego, to chyba tylko tyle, że na jakimś odległym poziomie mechaniki tej gry działają i da się przejść poszczególne etapy, ale poza tym... Gra fajna, bardzo fajna. Przyjemnie się bawiłem. To było niesamowite doświadczenie. Jednak mimo, że gra fajna, moja ocena 2 na 10, bo nie ma Wałęsy. Jako lidera. Tak.